Państwie. Jest nam bardzo miło. Przy okazji bardzo bym chciał podziękować organizatorom wystawy. Wszystkim osobom związanym z władzami Czechacji, z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, pani Wysławie Panowskiej, pani profesor, które się zajmują, pan Janowi Podolski, bardzo ręcznie powiesił połowę tych obrazów przy tym miejscach niebezpiecznych. I w ogóle władzom Czechacji za, no, za skonserwowanie tej wystawy i za przepiękny prezent w postaci tego katalogu. Dzisiaj mamy dość trudne czasy, jeśli chodzi o sponsorowanie kultury. No, taki katalogi wystaw, no, w sumie akademickich, studenckich, wydaje mi się, że to jest jakieś wyjątkowe. I w tym katalogu napisałem taki krótki tekst, który ujmuje ramy i program tej wystawy i troszkę może przybliży Państwu specyfikę pracy na akademickim kierunku. Także nie będę się powtarzał, powiem, że to nie jest wystawa jakaś jubileuszowa, że tam się wiosza, która pokazuje pracę wielu lat. Jest to wystawa, można powiedzieć, robocza, czyli wystawa pokazująca nasz dorobek na przestrzeni ostatnich 12, może 14 miesięcy. I biorą w nim udział wszyscy studenci, którzy aktualnie są w pracowni. Zaprosiliśmy panią jeszcze Monikę Dobiańską, która robiła główny dyplom z malarstwa w zeszłym roku. Może nie do końca ta wystawa jest demokratyczna, bo no, staraliśmy się jakby zaakcentować tych studentów, którzy już pracują już dłużej, także studenci 3, 4, 5 roku są trochę szerzej reprezentowani, ale nie martwcie się, bądźcie za parę lat, będziecie starsi. Co jeszcze? No, taki wątek osobisty, bo ja całe życie mieszkam w Czechacji. Znam tutaj wszystkie boiska piłkarskie, podwórka, zakamarki. A w tej chwili przyjeżdżam tutaj z moimi łącznymi przyjaciółmi. Jest to dla mnie jakiś też moment sentymentalny. Elektrownia jest, powiem szczerze, bardzo trudną galerią. Natomiast jeżeli człowiek czy właśnie osoby wystawiające starają się z nią żyć w jakiejś symbiozie, to ona oddaje to i powstaje widowisko bardzo specyficzne, bardzo trudno osiągane w każdej innej klasycznej galerii. Wydaje mi się, że nie będę się chwalił, a mi się ta wystawa bardzo podoba. Jeszcze i właściwie na koniec to zapraszam na środek wszystkich studentów, którzy biorą udział, bo dzięki ich pracy te mury właśnie pokazują się w bardzo dobrej strony. Bez tych prac nie można by nawet w najlepszym wnętrzu zrobić dobrej wystawy. Zapraszam Was wszystkich tutaj. Ja myślę, że dostaniecie na pewno dla Was. Dziękuję bardzo.